Co musimy zrobić, żeby glicynia zakwitła tak pięknie? Ja uważam, że najważniejsze jest cięcie, ale też bardzo ważny jest termin cięcia. Na przełomie lipca i sierpnia, a tak naprawdę zawsze trzymam się jednej daty, czyli tak mniej więcej 2 sierpnia, ja prześwietlam glicynię, wycinam pędy, które są niepotrzebne i tnę nad 4 pąkiem. Teraz mamy wiosnę i cięcie glicyni to przełom marca i kwietnia. W końcu marca były mrozy, marzec, kwiecień, tak na przełomie, więc ja się wstrzymałam chwilę z cięciem glicyni i tnę glicynię dopiero teraz. Wiosenne cięcie, takie uzupełniające, przeprowadzam nad 2 pąkiem. Wtedy glicynia przepięknie zakwitnie, zresztą to zdjęcie na początku filmu to jest zdjęcie właśnie tej glicynii rok temu, więc sami widzicie, że ona pięknie kwitła. I liczymy sobie 1, 2 i nad pąkiem, tak centymetr nad pąkiem tniemy. Starajmy się ciąć ukośnie i ten najdłuższy punkt powinien być nad pąkiem. Wycinamy oczywiście wiotkie, jakieś takie długie pędy wyrastające na przykład z podstawy, cienkie pędy, martwe, zaschnięte, wiszące przed kamerą. Moja glicynia ma już około 10 lat. Jest odporna na, no mogę powiedzieć, że ona jest odporna na mrozy, z tego względu, że ja jej w ogóle nie przykrywam, nie przykrywam nawet podstawy. Tak, wiem, że niektórzy robią, że okrywają podstawę. U mnie ta glicynia jest posadzona w bardzo zacisznym miejscu i tak naprawdę jest osłonięta jeszcze przez bluszcz, ponieważ glicynia okrywa śmietnik, czyli mam tak zrobione, mam 3 pergole, które tworzą po prostu ścianę śmietnika. I na początku posadziłam tam bluszcz, więc zimą śmietnik jest osłonięty przez bluszcz, natomiast latem, kiedy glicynia porośnie, kiedy glicynia puszcza liście i swoje pędy, to oczywiście bluszcz zasłania i w ogóle prawie bluszczu nie widać. Tutaj te 2 rośliny świetnie się uzupełniają, ponieważ bluszcz lubi zacienione stanowisko, więc glicynia świetnie mu to stanowisko zapewnia. Wszyscy zawsze mówią, że jeśli chcesz mieć glicynię, to musisz mieć dobrą podporę pod tą glicynię. Ja się z tym nie zgadzam. Jak zdążyliście zauważyć, a może jeszcze nie, ale ja za chwileczkę wam pokażę, że u mnie glicynia opiera się na takich bardzo cienkich pergolach. Ona dopiero w późniejszym okresie dotarła do słupka ogrodzeniowego i się go chwyciła. I rzeczywiście obecnie jakaś jej część opiera się na tym słupku ogrodzeniowym i to również stanowi dla niej wsparcie. Jeśli w sierpniu nie wycięliście rzeczy, których nie zauważyliście, ponieważ latem glicynia ma tak dużo liści, że nie widać po prostu, co mamy wycinać, to należy obecnie powycinać wszystkie takie łodygi niepotrzebne. Jeśli macie młodą glicynię, to najpierw dbacie o to, jak chcecie ją prowadzić. W drugiej kolejności, jak tniemy prawidłowo, czyli nad 2 pąkiem na wiosnę, a przełom lipca-sierpnia nad 4 pąkiem. Bardzo często też usłyszycie, żebyście dbali o to, żeby glicynia nie obwiązywała, nie oplatała waszej pergoli bądź podpory. Ja akurat, powiem wam szczerze, bardzo lubię i bardzo mi się to podoba, kiedy właśnie glicynia bądź jakiekolwiek rośliny oplatają coś. I tutaj, zobaczcie, nawet no, pięknie to wygląda, jak ta glicynia oplotła pergolę,
I może dlatego właśnie trzyma się. Zobaczcie, jaka ta pergola jest delikatna i tak naprawdę to już się rozwala. I nawet jeśli coś się stanie z tą pergolą, to na pewno glicynia zostanie w takim kształcie, jak jest obecnie. Ona jest już tak stara i ma tak zaawansowany wzrost, że sama z siebie tworzy podporę. Cały czas na swoich filmach powtarzam, na filmach, które dotyczą cięcia, żebyście się nie bali ciąć, ponieważ silne cięcie sprzyja kwitnieniu. Obyśmy tylko nie powycinali wszystkich pąków, bo wtedy kwiatów nie będzie. Bardzo ważne jest też, kiedy kupujemy glicynię, to zwracajmy uwagę, żeby była, no przede wszystkim kupujemy z dobrego źródła, czyli z dobrego sklepu ogrodniczego i musimy zwracać uwagę, czy jak została rozmnożona, czy z nasion, które przed chwilą widzieliśmy, czy wegetatywnie. Jeśli została rozmnożona z nasion, to zakwitnie Wam dopiero po 10 latach. Świetnym sposobem jest kupić glicynię, która już ma na przykład jakiś jeden kwiat. Zapłacicie za nią drożej, ale macie pewność, że ona na pewno jest rozmnażana wegetatywnie. Ja staram się nie dopuszczać do tego, żeby glicynia wypuszczała nasiona, ale paru nie zauważyłam, więc macie okazję zobaczyć, jak wyglądają nasiona glicynii. Ci, którzy nie mają glicynii u siebie lub mają małą glicynię. Obecnie w sklepach pojawiły się również glicynie, które są szczepione. To też tych nie polecam, ponieważ one przemarzają. Nie nadają się do naszego klimatu. Jeśli rany po cięciu glicynii są duże, to należy przesmarować je farbą zabezpieczającą, która przeciwdziała rozwojowi patogenów. I taką farbę możecie kupić w sklepie ogrodniczym. Wiem, że można taką farbę samemu zrobić, ale ja nigdy nie robiłam, więc koszt jest niewielki, więc można to kupić w sklepie ogrodniczym. Podsumowując, cięcie glicynii prześwietlające wykonujemy na przełomie lipca-sierpnia. Tniemy nad czwartym, piątym pąkiem. Wiosenne cięcie uzupełniające tniemy nad drugim pąkiem. Wycinamy to, czego nie wycięliśmy w sierpniu. Życzę Wam pięknych kwiatów. Jeśli nie subskrybujecie kanału, to zapraszam do subskrybowania. Poproszę, żebyście nie zapomnieli o łapkach w górę. Napiszcie, jak Wam się podoba pomysł na ogrodzenie śmietnika glicynią. Napiszcie w komentarzach, gdzie Wy macie posadzoną swoją glicynię. A teraz mówię do widzenia. Do zobaczenia.